Oblicz odległość punktu P o współrzędnych 3 i minus 2 od prostej o równaniu y równa się minus 1 i 2 trzecie x plus 4. Wykorzystamy wzór na odległość punktu od prostej, który wygląda następująco. W liczniku mamy ax0 plus by0 plus c. Wszystko w module, a w mianowniku mamy pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. Współczynniki duże a, b i c są to współczynniki prostej w postaci ogólnej, czyli w postaci ax plus by plus c równa się 0. Natomiast współrzędne x0, y0 są to współrzędne punktu P, którego odległości od prostej szukamy. W naszym wypadku x0 wynosi 3, y0 wynosi minus 2. Natomiast prostą k musimy z postaci kierunkowej doprowadzić do postaci ogólnej. Zwróćmy uwagę, że w postaci ogólnej wszystkie wyrażenia znajdują się po jednej stronie, po drugiej stronie jest 0. Więc zaczniemy od przeniesienia wszystkich wyrażeń na jedną stronę. Proponuję przeniesienie wszystko na lewo, czyli mamy y minus 1 i 2 trzecie x po przeniesieniu na lewą stronę to będzie plus 1 i 2 trzecie x. Plus 4 po przeniesieniu na lewą stronę to będzie minus 4 równa się 0. To jeszcze nie jest postać ogólna. Musimy poukładać wyrażenie. Najpierw x, potem y, na końcu wyraz wolny. Czyli najpierw mamy 1 i 2 trzecie x. Następnie mamy y, który jest poprzedzony plusem. I minus 4. Na tym etapie jesteśmy już w stanie odczytać współczynniki a, b i c. A to jest to, co stoi przy x, b to, co przy y, c jest to wyraz wolny. Niestety nasze współczynniki a, b i c będą tutaj ułamkami. Nie lubimy ułamków, dlatego możemy jeszcze całe równanie pomnożyć przez taką liczbę, aby pozbyć się tu ułamków. Zamienimy to na ułamek niewłaściwy, czyli dostaniemy 3 razy 1 plus 2, mamy 5 trzecich x plus y minus 4. Aby nie mieć tutaj ułamków, pomnożymy całe równanie przez 3. 5 trzecich razy 3, trójki się skrócą, zostaje 5x. Y razy 3, mamy 3y. I minus 4 razy 3, to jest minus 12. 0 razy 3 daje nam 0. Teraz widzimy, że współczynnik a wynosi 5, współczynnik b wynosi 3 i współczynnik c wynosi minus 12. Możemy już podstawiać nasze dane do wzoru. D wynosi. Za a wstawiamy 5 razy x0, czyli razy 3. Dodać b, czyli 3, razy y0, czyli razy minus 2 i plus c, czyli u nas minus 12. W mianowniku mamy a do kwadratu, czyli 5 do kwadratu, dodać b do kwadratu, czyli 3 do kwadratu. Obliczmy. 5 razy 3 jest 15, plus razy minus daje minus, 3 razy 2 jest 6 i minus 12. W mianowniku mamy 5 do kwadratu, czyli 25, dodać 9. Dostajemy. 15 minus 12 jest 3, minus 6 jest minus 3 w module. A w mianowniku mamy pierwiastek z 34. Wartość bezwzględna z liczby minus 3 to jest 3. Usuńmy jeszcze niewymierność z mianownika, czyli i licznik, i mianownik mnożymy przez pierwiastek z 34.
co na, w mianowniku da nam 34, w liczniku pierwiastek z 34. Nie da się skrócić, więc zostaje nam taki wynik. Czyli odległość punktu P od prostej K wynosi 3 pierwiastki z 34 przez 34.